przyszłym sezonie postaramy się na forach internetowych zachęcić pozostałych rolkarzy z Polski, żeby przyjechali tutaj i przejechali ten dystans 25 km. W Polsce nadal ta dyscyplina, czyli wrotkarstwo, się rozwija. Jak widać, używamy już sprzętu dosyć zaawansowanego. To są buty podobne do łyżwiarstwa pancernowego, uzbrojone nawet 11-centymetrowe koła, gdzie możemy się rozpędzać do nawet 50 na godzinę. Także czołówka światowa w Berlinie osiąga średnią prędkość 42, kończąc maraton poniżej godziny. Tak więc zachęcam serdecznie do jeżdżenia na rolkach. Ja jestem po wypadku rowerowym, w ogóle nie mogę biegać. Tak więc jest to dla mnie jakaś alternatywa, gdzie po prostu kolano mam uszkodzone i kiedyś biegałem dużo, ale teraz już nie mogę, jeżdżę na rolkach. Więc jak ktoś ma problemy z kolanami, niezależnie z jakiej przyczyny, to zachęcam do tego sportu, bo naprawdę można go uprawiać na dosyć mocnym poziomie, pomimo tego, że ma się uszkodzony na przykład staw. To tyle, dziękuję.